będzie służyła za AD, właściwie AP carry, będąc tutaj uściślając. I tak, masz obrażenia AP właśnie tutaj od Szywany, od Seraphine, ten główne obrażenia AP. Masz też trochę AD, jakie zapewni ci Syzyf, więc jest tutaj no sporo, spory wachlarz tych obrażeń. Ten Herald powędruje, Uciu go posiada, Uciu kieruje się na mida i Syzyf się ratuje swoim ultimate'em. Oj, ale to Solon Bound tutaj wcale nie pomoże mu w ucieczce i to będzie pierwsza krew dla drużyny Grindit. Dla... 400 sztuk złota, spójrz, że on już ma pełne budki zakupione. Teraz Duszkis chce wejść odważnie, ale tam już jest trójka zawodników i Duszkis wyłapany. Absolutnie, GR1 nie chce składać tej broni i oddawać tego za darmo. Duszkis zostaje z tej walki tak na dobrą sprawę wyeliminowany w trybie natychmiastowym, a Korder jest następny w kolejce. Pojawia się Syzyf, ale Syzyf nie ma dostępnego swojego przypieczętowanego losu, ale co prawda Jimra tam tutaj wpada i akurat wysnajpił tutaj Ucia. Uciu już położony do spania, a reszta Grindu ratuje się ucieczką na chwilę obecną, ale akurat widzę, że piraci wcale nie chcą tego tak łatwo i szybko kończyć. Tak, ale ta wieża poziomu pierwszego upadnie i Salami nie wiem, co on tu dalej robi, no bo ta wieża będzie zniszczona i chyba za chwilę zniszczone. Co on tutaj robi? Ja ci powiem, co on robi. On się prosi o guza i tego guza właśnie mu nabije Grind. Uciekł, raczej się nic nie stanie, a Korder Syzy są już na miejscu. Dostępne są od nich ultimate'y. Dostępne ultimate, ale akurat żaden nie został wykastowany, aż do momentu właśnie Dragon Descent odszywany, klątwa smutnej mumii trafiła tutaj w całkiem sporo osób, zresztą Syzy ze swoim przypieczętowanym losem zrobił to samo, uciął nam tutaj ledwo zipie, ale jak na razie jest to walka tylko jeden za jednego. Dwa ultimate zostały zużyte i to dość ważne, tak, bo kanonada i equalizer, dlatego teraz będzie można szukać walki i piraci właśnie to robią. Właśnie to robią i proszę bardzo, jest wejście, Giller może być martwy, najprawdopodobniej tak będzie, bo Korder go goni, ale czy support go zabije? Nie zabije go, bo sam będzie martwy. Dancer, niski poziom zdrowia, Duskis tego, żeby jedne wejście i finalnie to Seraphine ma eliminację. Prawie że non-stop na górnej alejce. Teleport od Darka, on ma swoje paczki, tu może się rozkręcić teamfight, bo to około 8 sekund. No właśnie, także tutaj już akurat można czuć, że coś będzie na rzeczy, na rzeczy, o. I na rzece. Na rzec? No, dokładnie. Bardzo, bardzo fajnie, bardzo mi się to podobało. No i Grind tutaj z całkiem niezłą pozycją pod tego smoka. No i piraci tak średnio są tym zainteresowani. Oni tego nie chcą, ich to nie interere. Ich interere ta tier 1. Dokładnie. No i proszę bardzo, wieża wzięta za smoka. Czy będzie jakieś podejście w tę całą piątkę? Korki ma dalej dostępne swoje paczki. I mamy ultimate, mamy wyjście Korkiego. Odzałonowana cała piątka, ale spójrz na to, te czerwone paski zdrowia szybko spadają. Jest podjście dwóch czerwonych zawodników. Typikal, niskie paski zdrowia, ale o tym samym może powiedzieć u Syzyfa, Duszkisa, a Kordera. Jeszcze Uciu odważnie. Uciu jest złoty, kto go zabije? Nikt go nie zabije tak naprawdę. No nie są w tej chwili silniejsi od Grind, tu się przejawiać będzie to, o czym mówiłem te kilka minut temu. Jeżeli będzie teraz smok starszy, Grind ma naprawdę argumenty, by tego smoka podjąć i argument ma teraz Uciu, bo jest schowany, próbuje wejść w Jimrata, jest ultimate od Gangplanka, taka nada, a Korder fajnie wchodzi, ale kurczę tego jednego rywala i proszę bardzo, czy Dancer będzie martwy? A i proszę bardzo, co tu się dzieje? Korder ustawia ten teamfight, ale jeszcze jeden za jednego, jednak niebieska formacja zdobyła trochę więcej eliminacji, dusz. Kisz, czy on stamtąd wyjdzie? No wyjdzie! I to jeszcze z eliminacją. Dwa trupy tutaj uszywany. No i... Uważać przy tym baronie, ponieważ piraci są całkiem niedaleko. Jimrat szedł botem, ale widzę, że już akurat doteleportowuje się do swojej drużyny. Właśnie on już jest na miejscu i on wchodzi od razu do przodu. Odpalony ultimate, trafione dwie osoby zostają tutaj przez Salamiego. Tylko, że no właśnie Syzyf zostaje z tej walki wyeliminowany, wywieziony tak na dobrą sprawę w trybie natychmiastowym. Duszkis tam jeszcze biega, Jimrat twardo stoi na nogach razem za Korderem, ale tych obrażeń brakuje. Salami musi się trzymać z tyłu. On jest bardzo, ale to bardzo mocno bity. Ale najwidoczniej jest ich po prostu wystarczająco, ponieważ Grind musi uciekać. Grind musi startować się ucieczką, a piraci dopływają najwidoczniej chyba do celu, a tym celem jest dla nich ósme zwycięstwo! No i formowały w bazie. No i piraci zaczynają tego barona na Shora. Czy to nie będzie flipowanie takie trochę? No i być może i fajne ultimate, no i proszę bardzo! Mamy jeszcze tam eliminację. Czy Uciu będzie drugim trupem? Raczej nie, bo drugim będzie Dancer. Jednak Jimrat tutaj umiera, no ale Dancer też. Uciu jeszcze tam gdzieś tańczy, został unieruchomiony, a cała trójka niebieska go szukała, ale finalnie nie znalazła tutaj zabójstwa. No i piraci mają dwie eliminacje, będą się jednak kusili o trzecią. Uciu ciągle jest tutaj szukany i on teraz ma okazję, okej, no bo będziesz na pewno trupem, możesz kupić czas, nie kupujesz go niestety zbyt dużo. Poważny problem, aczkolwiek zwróć uwagę na to, że z górnej alejki już super miniony nie idą. Ale wszedł Korki z paczkami, Dark niestety wykorzystał bardzo ważną umiejętność i to się chyba odpłaci, no bo spójrz, czerwone paski sobie spadają szybko, Duszkis sprzeżyje, Giller już jest martwy, no i chyba na własne życzenie midlaner Grant teraz zaobserwował swojej formacji, taki oto los.
Drodzy Państwo, drodzy widzowie, możemy już mieć pewność, że to Piraci odniosą tutaj zwycięstwo i ja widzę Twoją minę, Biały. Też jestem zaskoczony. Jakby te paczki były chyba mi z klikiem, zakładam. Ale no, niestety dla formacji czerwonej to Piraci tutaj akurat wygrywają to spotkanie. Po dość długim boju, 40 minut gra. Jeszcze i potem jeszcze wcześniej ta przerwa z nikim innym jak z Gymratem. I chyba z tego co pamiętam, to miałeś trochę inny nick. No miałem. Ale to wyszło, wiesz, tak bardziej pod mema, nie? Niż jakby sama jakoś przyszłościowa zmiana, więc... Bo jeżeli, moi to, no, drodzy, ktoś nie wie, to jest to akurat gracz Splitu poprzedniego i jest to akurat Makony. Dokładnie, witam wszystkich. Gymrat bądź Makony, nie wiem jak preferujesz. Znaczy to jest bardziej Makony, nie? Tak dla wszystkich, nawet dla komentatorów w przyszłości, to od razu można powiedzieć, że Makony to jest taki dobra, bardziej okay, to mój nick, więc no. A Gymrat to bardziej, no, tak jak mówię, tak pod żart miało być, ale jak widać nie wyszedł. Już żałuję. Okej. No. To zapamiętam, bardzo dziękuję akurat za takie info. Ale powiedz mi, Makony, bo ta gra nie wyglądała, to, że wygraliście, jasne, gratulacje, ale widać było też problemy po tej waszej stronie, mimo że właśnie oponenci teoretycznie byli osłabieni właśnie dwoma zmiennikami. I jak ty na to wszystko patrzysz akurat? A czy patrząc na jakby nasz styl gry, to mam wrażenie, że my bardzo często gramy późną fazę gry niż czasami early game. I nasze postacie również były dostosowane właśnie bardziej pod tą 30 czy tam 40 minutę. Więc tutaj jakby nie oczekiwaliśmy tutaj jakiejś szybszej gry, patrząc też na draft przeciwników. No i jakby sama nasza gra jakby wydawała mi się bardzo w porządku pod względem jakby zagrania wokół tych najważniejszych obiektywów i tak dalej. Były tam małe jakieś niedociągnięcia, ale jednak gramy w drugiej dywizji Ultraligi, tak, a nie w jakimś tam LFL-u, więc te błędy się będą zdarzać na pewno. No i tak mimo wszystko to jednak wydaje się gra bardzo jakby fajna. Spełniliśmy wszystkie założenia, jakie chcieliśmy. Mieliśmy tą Shyvana i 4 smoki, więc wyszło na pewno fajnie pod tym względem, że jednak nie oddawaliśmy tego Soula. No i co? No i nie było żadnego podpalania się, mam wrażenie, że tam chłopaki uspokajali grę. Pod tym względem właśnie jakiegoś tam, że osiągnęliśmy jakiś cel, to już do tyłu bardziej idziemy, a nie, że podpalamy się na przykład pod jakieś buffy i tak dalej, nie? Żeby tam nie było jakichś losowych wywrotek. A bo ja też akurat jestem ciekawy, tak na chwilę odbiegając od tematu tego waszego spotkania, jak to się w ogóle stało, że ty teraz znalazłeś się w formacji pirackiej i to tak plus minus w połowie Splitu tak naprawdę? A czy to wyszło tak, że na początku jakby dostałem ofertę od piratów, żeby grać z nimi od początku, ale przez właśnie problemy jakieś tam, znaczy problemy, bardziej sprawy prywatne, czyli te, żeby to właśnie jakieś tam ukończyć studia, gdzieś tam jeszcze była ta zajawka większa na siłowni, dalej jest, ale jednak było to początek, więc ta liga jakby w ogóle odeszła na 3 miesiące w kąt, tak w ogóle, że solo queue odpadło i tak dalej, więc jakby odmówiłem chłopakom grania, ale gdy już jakby tak ta sprawa się uspokoiła, praca odeszła, studia odeszły na bok, no to zauważyłem, że mam bardzo dużo czasu, jednak można byłoby jakby sobie na przykład, nie wiem, pograć z chłopakami gdzieś tam właśnie nawet czysto na przykład dla zabawy, a teraz wychodzi na to, że jednak nie jest to czysto dla zabawy, tylko jednak są realne szanse na jakieś te playoffy, więc w sumie czemu nie? Przed tym spotkaniem wasze szanse na udział w playoffach jeszcze nie były tak wysokie, można by uznać, że było wręcz 50-50. Mam pytanie, jakie były wasze morale przed tym spotkaniem do playoffów i jak teraz się czujecie? Czy uważacie, że awans jest już na wyciągnięcie ręki? A czy na pewno jest to jakby wielkie zwycięstwo, ponieważ graliśmy właśnie z Grindem, który był chyba naszym bezpośrednim jakby rywalem, chyba też mieli wynik taki sam jak my. Mhm. Więc no, podchodziliśmy do tego bardziej w taki przygotowawczy sposób, to było bardziej z chłodną głową. Nie oczekiwaliśmy jakiegoś super łatwego zwycięstwa mimo tych dwóch zmienników. I na pewno przygotowaliśmy się do draftu, jak właśnie było widać na przykład po tych banach na przykład tego Wladimira, żeby nie wydarzyła się ta sama sytuacja, co właśnie Darks jakby zrobił Grypcio, tak? Czyli tak naprawdę wywiózł gierkę 1-9, więc jakby uszanowaliśmy to. No i wydaje mi się, że wyszło całkiem okej pod tym względem. A to powiedz mi, bo to też mnie akurat ciekawi. Zakładając scenariusz, dostajecie się do playoffów razem z piracką załogą i mierzycie się na Method to Madness. Czy to nie jest dla ciebie trochę osobiste? Bo akurat Metodzi w zeszłym splicie wyeliminowali ciebie i twoją drużynę wtedy z playoffów.
Znaczy, to jest akurat... dla mnie bardziej honorowe gry to są na zawodników i coacha z poprzedniej drużyny, nie? To jest jakby taka honorowa bardziej. Czyli jakby już Jiller za mną, PJ za mną, tak? To jeszcze został Coxer chyba z poprzednich graczy, nie wiem, tak mi się wydaje, bo... znaczy, no jakby no, Turtle chyba jest też w Rudish on Raksach, no i chyba to tyle, nie? Więc bardziej patrzę pod tym względem, żeby tutaj właśnie do tych, tym graczom utrudniać ten split. To taka osobista sprawa. Ale również tak, no na pewno staramy się no, podchodzić do tego profesjonalnie, tak? Żeby to jednak nie było tutaj takich prywatnych, no. Patrząc pod kątem całej ligi, wszystkich drużyn i zawodników, który gracz ze twojej roli sprawia ci największą trudność? Przeciwko komu gra ci się najciężej, jeśli chodzi tylko i wyłącznie o twoją rolę? Znaczy, obecnie wygrałem, ile to jest moja trzecia gra, więc na razie do tej pory nie było jakiejś tam trudności na tym topie, powiedzmy. Ja szanuję każdego tutaj top lanera z ligi, ale mam wrażenie, że wszyscy jesteśmy na dość takim równym poziomie, więc tutaj nie ma jakiś tam wywyższeń, jednak top lane to jest bardziej wyspa niż bardziej taka carry rola, więc mamy trochę jakby inne zadania w grze i też jakby mam wrażenie, że spoczywa na nas trochę mniejsza odpowiedzialność jakby w tym patchu niż na przykład graczach z dolnej alei, więc pod tym względem jest okej, ale tak patrząc choćby na przykład po solo kolejce, to mam wrażenie, że jakby radzę sobie na przykład na graczy z wyższych lig, więc wydaje mi się, że druga to raczej nie jest taka za wysoki poziom, powiedzmy. No to w takim razie, Makone, przedstawiłeś się jak taki delikatny łowca głów w sumie, że idziesz po swoich kolegów z poprzedniego teamu. To myślisz, że jak pozdrowisz kogoś, to będzie bardziej ucieszony czy bardziej przerażony? Znaczy, no tak, no pozdrawiam na pewno całą swoją poprzednią drużynę mimo wszystko, że te winy już im odebrałem albo jeszcze zostaną odebrane. Tak, nie wiem, czy jeszcze na elementalistów będziemy grać, czy nie, ale jeśli tak, no to mam nadzieję, że Kokstro idę po ciebie. A tak to, no to pozdrawiam was, wszystkich widzów, całą redakcję, całą swoją obecną drużynę, rodzinkę, no i wszystkich znajomych, którzy jakby wspierają mnie nawet teraz i oglądają te mecze. W takim razie Kokstro, my się oczywiście do pozdrowień dopisujemy i dołączamy, także powodzenia życzymy oczywiście tobie, jak i całej pirackiej załodze, no i może do zobaczenia. Oby. Dobra, cześć.